Dzisiaj 15 dzień września. Drodzy Jakubie, Katarzyno, ja wam życzę z całego serca, żebyście w swoim małżeństwie, które za chwilę rozpoczniecie, codziennie słuchali Jezusa. I wtedy będziecie szczęśliwi. I to jest clue dzisiejszego słowa, dzisiejszego rozważania. Rushes through me, a current or a breeze, strong enough to take me away. I feel it come over, I need you, come closer. Soon enough you're slipping away. Ja, Katarzyna. Ręce na ciebie, Katarzyna, za żonę. Biorę ciebie, Jakubie, za męża. I ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Oraz, że cię nie opuszczę. Aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedynym. Wszyscy święci. Małżeństwo przez was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Thank you.
To sobie przypomnijcie ten moment, tę chwilę, kiedy chwycicie się za ręce, złożycie sobie wzajemnie przysięgę małżeńską i ona zostanie pobłogosławiona przez Boga, żebyście sobie to przypominali. A tak w szczegółach, to życzę wam, żebyście się kłócili głośno, niech czaskają talerze, ale zanim pójdziecie spać, żebyście się pogodzili. I będzie dobrze. Kochani, moja kochana Kasiu i Jakubie, życzymy wam wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Dużo miłości. Tomcie, co dodasz? Zdrowia, a resztę sobie kupicie. Ja się trochę przyczyniłam do tej waszej relacji.